Po raz trzeci w naszej gminie zorganizowany został konkurs fizyczny dla gimnazjalistów. Wzięło w nim udział blisko 50 uczniów. W tym roku postawiliśmy na zadania otwarte. Dzieci musiały wykazać się zdolnościami matematycznymi, fizycznymi. Uważam, że poziom był bardzo wysoki. Takie przykładowe zadania mogłaby Pani wskazać? Czego dotyczyły, jakiego zakresu? Zakres był uzależniony od klasy. Inne zadania miała klasa pierwsza gimnazjum, inne druga, inne trzecia, ale głównie były to zadania z mechaniki, obliczania energii kinetycznej potencjalnej, zadania z elektryki, z optyki, no właściwie cały przekrój zakresu z gimnazjum. Młodzież jeszcze przed upływem regulaminowego czasu konkursu skończyła rozwiązywać zadania. Nie było więc aż tak trudno. Większe emocje były podczas oczekiwania na wyniki. Były trudne zadania, lecz dałam radę. Poszło naprawdę fajnie i wszystko było ok. A które zadanie było najtrudniejsze? Myślę takie, że z obliczaniem. W ogóle prawie wszystkie zadania były z obliczaniem i zadanie 10 takie trudniejsze. Fizyka to jest fajny przedmiot, czy raczej nie? Powiedzmy, że tak. A co takiego fajnego w fizyce? Bo ja na przykład nigdy nie lubiłem. Myślę, że takie ciekawostki, różne takie... Łatwiej zrozumieć świat, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że największy kłopot to był jednak z obliczaniem. Takimi typowo obliczeniowymi. A reszta była w miarę łatwa. Dlaczego fizyka da się lubić? No jak już mówiłam, jest bardzo ciekawa i lubię takie ścisłe przedmioty, po prostu. Interesuje. A to dziwne, bo zazwyczaj uczniowie to wolą raczej język polski, bo tam trochę można popływać. Tutaj jednak trzeba mieć wiedzę i to taką konkretną wiedzę. No ja jestem widocznie inna, także jestem typowym kujonem, wolę ścisłe przedmioty. Nad dwoma zadaniami się zastanawiałem, ale w gruncie rzeczy dobrze poszło. No, słyszałem, że osiągnąłeś niesamowity wynik, tam 19 chyba na 20 możliwych punktów. Sam nawet jeszcze nie słyszałem, nie wiem ile mam punktów, ale dobrze poszło. Ale wygrałeś. Tak. Co ciekawego jest w fizyce? Trudno powiedzieć. Lubię matematykę, lubię rozwiązywać zadania, a więc fizyka mnie też pasjonuje. A fizyka jest łatwa do nauczenia, czy nie? Zależy. Trzeba znać dużo wzorów, ale bardzo mi się podobają obliczenia. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, które wręczał m.in. wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak. Fizyka, chemia, matematyka są to zmory takie szkolne. No i ten konkurs właśnie służy temu, żeby pokazać dzieciom, że jednak warto uczyć się tych przedmiotów trudnych, tych przedmiotów ścisłych. Sądząc po minach uczniów, ten cel udało się zrealizować w 100%.